Dzień dobry, witam serdecznie wszystkie zodiakalne wagi. Zapraszam Was na czytanie miłosne na maj bieżącego roku. Pierwsza część filmu będzie dla wszystkich osób, które są już w jakiejś relacji małżeńskiej bądź partnerskiej. Druga część filmu dla osób samotnych, tak zwanych singli. Zobaczymy, czy w maju jest szansa poznać kogoś wartościowego. Przypomnę, że jest to czytanie ogólne, może nie z każdym rezonować, dlatego zachęcam, odsłuchajcie sobie jeszcze filmiki ze swoim znakiem ascendentalnym, księżycowym bądź Wenus. Link do strony, gdzie taki znak można sobie obliczyć, macie w opisie tego filmu. Tymczasem przechodzimy do czytania. Karty, jak wiecie, już są potasowane. Teraz je tylko przełożymy i już patrzymy, co tam u naszych wag w parach będzie się działo w związkach w maju. Co myślicie o swoim partnerze? Co wasz partner myśli o was? Co czujecie do swojego partnera? Jakie to są uczucia? Uczucia waszego partnera w stosunku do was. Wasze zamiary w stosunku do partnera. Zamiary waszego partnera do was. Jak traktujecie swojego partnera? Jak wasz partner traktuje was? Co was łączy bądź dzieli? Czy jest jakaś osoba bądź sytuacja, która was łączy albo staje pomiędzy wami? I teraz tak. Pierwsze dni maja. Jak to będzie między wami? Połowa miesiąca. I koniec miesiąca. I w tle czytania mamy kartę, dwie buławy. Bardzo fajnie, karta partnerstwa, karta wyboru, tak? Duetu, idziemy w parze, idziemy razem, działamy. No dobrze, kochane moje wagi, zaczynamy. Co myślicie na temat swojego partnera? Dziesiątka buław. No jest wam ciężko razem, naprawdę jest wam ciężko ogarnąć całą tą sytuację. Zaraz zobaczymy, co tu karty dalej pokażą, ale jesteście już czymś zmęczone, bądź zmęczeni. Nie dajecie rady już dźwigać tego partnera. Nie wiem, czy on wam tak dokucza, czy w jakiś sposób wam uprzykrza życie, nie współpracuje z wami. To może być też informacja, że bez względu na to, jak będzie wam razem ciężko, będziecie iść w parze, tak? Czyli razem będziecie dźwigać te swoje doświadczenia i ten balast życiowy, tak? Żeby dotrzeć razem do domu, żeby tworzyć rodzinę, żeby tworzyć coś stabilnego. Więc tu mamy dwójeczkę i tu mamy dwójeczkę, mimo że to jest też karta bramy. Karta mówiąca o tym, że już jakiś ciężki etap w waszym życiu się kończy. Więc być może teraz już będzie tylko lżej, ale na pewno idziecie w tym razem, tak? Jest masa doświadczeń, naprawdę. Wydaje mi się, że tutaj możecie mieć niezły staż pożycia małżeńskiego bądź związku partnerskiego. Jesteście ze sobą już jakiś czas, bardzo dobrze się znacie i razem dźwigacie to wszystko, tak? Czy radości, czy smutki, czy problemy, czy jakiekolwiek doświadczenie waszego związku. Idziecie razem w parze, tak? Żadne tam nie odstaje, tylko krok w krok wspinacie się tutaj
żeby ten dom zdobyć, tak? Żeby była ta stabilizacja. Staracie się oboje. No dobrze, zobaczymy, co na ten temat myśli Wasz partner. Mamy tutaj pazia denarów. Też konkret, uziemienie, czyli coś poważnego, coś stabilnego, tylko on tak jakby się dopiero Was uczył, dopiero Was poznaje. Być może zachowuje się troszeczkę jak dziecko, ale dziecko, które się uczy, chce chłonąć wiedzę, chce zdobywać doświadczenia, stara się. Wie, że może liczyć tylko na Was, na pewno. Być może jest to ktoś z trygonu Ziemi, byk, panna bądź koziorożec, tak? Ale na pewno stara się, jest otwarty na Was, na Wasze nauki, na Wasze prowadzenie być może w tej Waszej wspólnej wędrówce, tak? Paź denarów, inaczej księżniczka denarów w tej talii. Co czujecie do swojego partnera? I pojawia się druga dziesiątka, tym razem mieczy. Tak, dobrze, dziesiątka mieczy czy śmierć, bo one takie podobne do siebie. Nie, dziesiątka mieczy. No nie ma tam już uczuć, moi kochani. Coś tu Was dobiło, coś tu się skończyło, coś jakieś... No nie ma uczuć, nie ma uczuć. Koniec. A być może poświęcenie, a być może bezsilność w tym wszystkim. Zaraz to powiemy, ale coś tutaj już żeście pogrzebali, coś żeście pożegnali i jeszcze nad tym rozpaczacie, albo jeszcze czujecie rany po tym związku. Być może musicie się uleczyć. To jest też karta Broma, druga dziesiątka, czyli coś kończycie, jakiś ciężki etap w swoim życiu kończycie, moje kochane wagi. Coś przechodzisz do historii, teraz już będzie tylko lepiej. Nie wiem, może Wasze serce potrzebuje uleczenia, bo być może straciliście niedawno kogoś, kogo bardzo kochaliście. Może zostaliście wdowcami, tak, wdowymi, albo po prostu jest to pożegnanie definitywne jakiejś starej miłości, jakiegoś starego związku, który mógł Wam przysporzyć bardzo dużo cierpień. Co czuje do Was Wasz partner? Karta sprawiedliwości. Karta równowagi, karta oceny, karta mówiąca o tym, że czasami jest chłodno, czasami jest gorąco, tak, jak te pory roku tutaj pokazują. Wydaje mi się, że Wasz partner chce jakiegoś rozliczenia. Być może, żebyście się rozliczyli z przeszłością, tak? Od Waszej strony jest pokazana zima, chłód, ciemność, tak, jak u Was tutaj w sercu. Być może on chce się rozliczyć z tą Waszą przeszłością ciemną, z tymi Waszymi przeżyciami, albo po prostu się rozstajecie, tak? I dopiero będzie mógł zacząć wszystko od nowa. Znowu zagości w jego sercu to słońce, ta wiosenna pogoda. Zobaczymy, co dalej karty powiedzą, ale wydaje mi się, że Wy jesteście w jakiejś żałobie. Wasze serce nie jest jeszcze gotowe, żeby pokochać Waszego partnera. Musi przejść tutaj jakąś rehabilitację, ale zaraz zobaczymy. Nie, jednak będzie koniec, kochani. Zamiary Wasze, rozstanie i to nagłe, definitywne, koniec, kończycie. Karta wieży. Musiało to upaść, bo było to po prostu nietrwałe. Wy już nie kochacie partnera, to umarło, nie dźwigacie jego osoby, a on też w sercu myśli o rozwodzie. Teraz już to widać, tak? Być może tutaj myśli o rozliczeniu się z Wami w jakiś sposób. Też rozliczenie jest, tak? Na tej karcie pazia denarów. Też jest rozliczenie. Tak? On zapisuje sobie, on liczy, znaczy ona tutaj. To jest takie liczenie, być może, że może liczyć tylko na siebie. Jednak, kochani, rozstanie. No, przy tych kartach tutaj, to jest czytanie ogólne, więc tu może być energia Wasza, a tu Waszego partnera, ale może być też odwrotnie, więc dopasujcie do swojej sytuacji, ale ewidentnie ten rząd tutaj, to jest rozstanie. To jest koniec związku. To jest koniec związku. Zamiary Waszego partnera, dwa denary. Może chce się z Wami rozliczyć
i finansowo, i jakoś w jakiś sposób materialnie. To jest karta mówiąca o zachowaniu równowagi. To jest karta mówiąca o tym, no to jest też dwójka, to jest też ta para, tak? Więc być może on tutaj, no, chciałby się z Wami czymś podzielić, tak? Albo jeszcze liczy na coś. Liczy na to, że dojdziecie do porozumienia, tak? We dwójkę, że niepotrzebne są żadne sądy, na przykład do rozliczania tutaj Waszego majątku, tylko sami się porozumiecie, tak? Jak traktujecie Waszego partnera? Trzy kielichy. I teraz tak, no wątpię, żeby tu była dobra zabawa i przyjaźń przy tych kartach, więc wydaje mi się, że jest trójkąt. Że albo Wasz partner Was zdradza, dlatego Wy kończycie tutaj, bo jest takie poranienie, takie upodlenie, ktoś Was tak upokorzył w tej dziesiątce mieczy, tak Was zranił, tak Was czymś dobił, tak? Ta dwójka denarów mówi też o, może też mówić o czymś, że kocha wielu, czyli kocha dwie osoby, nie umie się zdecydować, albo nie zamknął czegoś, a wchodzi w coś nowego, tak? W jakąś nową relację. No i wychodzi tutaj ten trójkąt. Zabawa. Trzy osoby, tak? Co ze strony partnera? Królowa kielichów. Czyli dobrze Was traktuje. Niby chce Wam dać ten kielich, ale bardziej może przyjaźń. No zaraz zobaczymy, co tutaj się dalej zadzieje. I między Wami jest rydwan. Czyli tak, albo to jest związek na odległość, albo po prostu szybko ruszą sprawy między Wami, czyli pozałatwiacie wszystko między sobą. I za porozumieniem stron każdy pójdzie w swoją stronę, tak jak te dwa konie różne, tak? One się tutaj rozjadą. Każdy pójdzie w swoją stronę. No ale niby tutaj miłość jest. Ja zaraz podopowiadam, bo z jego strony, chyba że on po prostu traktuje Was... Królowa kielichów. Trygon wody. Rak z korpem bądź ryby. Najbliższa przyszłość, gwiazda, czyli spełnione jakieś marzenia Wasze, początek maja. Później jest siódemka buław, czyli bronicie się przed atakiem, bronicie się przed tą miłością, bronicie się przed tymi uczuciami. Zobaczcie, odsłaniacie się od tej wody. Woda to uczucia i emocje. Czyli tak jakby to była niechciana z Waszej strony miłość. I na koniec cesarzowa. Czyli wygoda, dostatek, luksus, to jest też karta macierzyństwa, spełnienia w roli matki, karta ciąży, ale ogólnie karta miłości, bardzo pozytywna karta, idealna kandydatka na żonę bądź kandydat na męża, tak? Dlaczego z tej strony? Bo tutaj znowuż też można by było mówić, że on sobie tutaj planuje... poważnie podchodzi do tego, stara się, być może myśli o zalegalizowaniu tego związku i żebyście byli tutaj w parze, tak? No bo tak, uczucie od niego jest, no jest królowa kielichów, nie ma piękniejszej tutaj przyjaźni, takiej prawdziwej miłości, dojrzałej, tak? Z Waszej strony też jest tutaj ta zabawa, że dobrze się czujecie w swoim towarzystwie. Dzieli Was być może odległość, tak, że musicie się spotykać, bo jest związek na odległość, ale dlaczego tu jest takie przeciążenie? Dlaczego Wy chcecie z nim zerwać? Może to jest Wasz kochanek albo kochanka i Wy nie chcecie tkwić w tym trójkącie. Jemu być może zależy, a Wy chcecie zerwać, odejść od tego człowieka, tak? I bronicie się przed tym uczuciem. Dlaczego? Dziwne czytanie. Powiem Wam, kochani, napiszcie w komentarzach, o co to może chodzić, bo Wy już będziecie wiedzieć najlepiej, ale zaraz sobie jeszcze dopowiemy, to myślę, że karty bardziej wyjaśnią. Dlaczego Wam jest tak ciężko, jak myślicie na temat swojego partnera? Dlaczego Wam jest tak ciężko? Dlaczego jesteście tacy przeładowani, po prostu nie dźwigacie jego osoby, tak jakbyście go już nie trawili w sercu i ogólnie w rzeczywistości? Dlaczego jest dziesiątka buław? Bo są dwie buławy.
Czyli jakieś dwie osoby, jesteście na rozdrożu, nie wiecie, którą drogą podążyć, nie wiecie, którą buławę wybrać. Więc tak jak mówię, jest jakiś romans chyba. Dwie buławy, to samo tutaj, dwie osoby. 10 mieczy. Mag. Przejmujecie kontrolę? Czy czujecie się wykorzystywani, manipulowani? Mag. Przejmujecie kontrolę nad sytuacją? Albo ktoś was wykorzystał? Ktoś was wykorzystał. Albo zakończyliście jakiś etap w swoim życiu i wchodzicie w nowy etap, tak? Bo mag to jest też karta mówiąca o tym, że jakiś nowy początek. Realizacja, siła realizacji czegoś, tak? No dobrze, a ta wieża? As buław. Czyli koniec z romansem, moi kochani. Koniec ze spotykaniem się, umawianiem się w celach intymnych. Tak, tak tutaj to widzę. I to będzie wasza decyzja, wasz wybór. Zamykacie jakiś romans. Kończycie jakiś romans. Trzy kielichy, rycerz kielichów. Rycerz kielichów, czyli mężczyzna z trygonu wody, 35-38 lat. Rak, skorpion bądź ryby. Być może on jest tutaj jeszcze dodatkową osobą w tej całej waszej zabawie. Królowa kielichów. Wisielec. Wisielec. Coś trzeba przemyśleć, coś odłożyć na potem. Takie zawieszenie uczuć być może. Być może jakaś przemiana. Albo przeszkody w realizacji tych uczuć. Jakieś tutaj wyskakują. Jakieś nie, zatrzymanie, jakieś zawieszenie. Coś jeszcze musicie przemyśleć. Być może utwierdzić się w przekonaniu, znaczy wasz partner, tak? Paść denarów, paść denarów. No, i też jest 10 mieczy. Tak, czyli on myślał tutaj też o rozliczeniu, tak? O zakończeniu. Sprawiedliwość. 6 mieczy. Odchodzimy w innym kierunku, lepszym dla nas, tak? Czyli zmiana kierunku. Wyprowadzka. Wyjazd. Dwa denary. Świat. Czyli tak jak powiedziałam, mogą tu być skoki w bok. Jest otwarty na ludzi. Daje sobie przyzwolenie jeszcze próbować z innych źródeł. Tak, zobaczyć jak to jest. Bo mnie tutaj ciekawi ta cesarzowa koniec miesiąca. Albo poznacie, kochane moje wagi, kogoś nowego, atrakcyjnego. Może to być ktoś na wyższym stanowisku, być może wasz szef bądź szefowa. Ktoś, kto ma naprawdę wygodne życie, bo zaczną się spełniać jakieś wasze marzenia. Wreszcie, po tym rozstaniu tutaj, tak? Ta gwiazda mówi o tym, że spełnią się jakieś wasze marzenia. Pojawi się ktoś przeznaczony wam od losu, tak? I wy się przed tym będziecie bronić, bo będziecie tak jakby atakowani tymi emocjami, tymi uczuciami. Ta woda napływa, a wy po prostu, no, bronicie się przed tym, tak? I uda wam się. I uda wam się, bo to jest wygrana pozycja, silna pozycja. Ale to jest też karta mówiąca o pokonywaniu trudności, więc być może te trudności związane tutaj z rozstaniem uda wam się śmiało pokonać, tak? No zobaczmy, karta gwiazda może też mówić o zodiakalnym wodniku, tak? Więc jak macie jakiegoś wodnika na oku, to jak najbardziej. Tak, i to jest paść kielichów, czyli nowa miłość, początek, nowe zauroczenie, miłość, nowe uczucie przyjdzie do was na początku maja. 7 buław. 8 mieczy. Pułapka, pułapka w głowie.
myślenie, ocenianie sytuacji. Więc wy się tak bronicie przed tym, ale to jest wszystko tylko takie po prostu wasz strach. Zamknęliście się w skorupie, boicie się po prostu zmian. Mylnie postrzegacie rzeczywistość. Świat nie wygląda tak, jak wam się wydaje. Zdejmijcie tą opaskę z oczu i przyjrzyjcie na oczy. No i 7 kielichów, czyli to będzie jedno z waszych spełnionych marzeń, tak mi się wydaje. Ten kielich, ta cesarzowa. Może być też ciąża, ale raczej tu nie widzę. Wydaje mi się, kochane moje wagi, że mówię do tych, które tkwią od dawna w jakimś toksycznym, chorym związku. Albo nie chorym, tylko po prostu są uwikłane w jakiś romans. Jeszcze na odległość, tak. Ciężko wam już jest z tym. I po prostu wychodzicie z tego, zrywacie z tym kategorycznie. I jak się z tego, że tak powiem, wywiniecie, uwolnicie, pojawi się nowe, jakieś wasze szczęście, pisane wam, ktoś od losu. Ktoś, kto ma pieniądze, kto jest bardzo troskliwy, taki wrażliwy, piękny, przystojny, pociągający, bądź pociągająca. Ma pieniądze, ma stanowisko i jest po prostu atrakcyjny dla was, tak? No, tak tutaj to widzę. Piękna, zmysłowa, jakaś bogata kobieta na przykład, tak? Może być szefowa też, jak panowie mnie słuchają. No dobrze, moi kochani, to by było na tyle. No wy już wiecie, co tam w waszych związkach się dzieje, ale no przy 10 buławach, 10 mieczach i wieży jesteście tym zmęczeni mentalnie, jesteście tym zmęczeni fizycznie, macie dosyć, po prostu zrywacie nagle, niespodziewanie, tak? I wasz partner też jest na to gotowy. Ktoś z tego trójkąta, tak? Czyli nie wiem, czy to jest wasz kochanek, czy to jest wasz małżonek bądź małżonka i wy po prostu rozwiedziecie się, żeby być z tym kochankiem, tak? No z tej dwójki kogoś wybierzecie, tak? Wybierzecie którąś z tych dróg. Jedna to jest kochanek, drugi to jest mąż. Na tej zasadzie musicie coś wybrać. Którą drogą podążacie? Którą buławę bierzecie? No dobrze, moi kochani, teraz zobaczymy sobie jeszcze wsparcie anielskie. Pamiętajcie, to jest czytanie ogólne, nie dla wszystkich. Może nawet tylko dla jednej osoby, ale widocznie musiała to usłyszeć. Sprawdźcie sobie jeszcze znak ascendentalny, księżycowy i Wenus. Odsłuchajcie filmiki, może tam będzie więcej dopowiedzianych. I czwarta karta z góry. Raz, dwa, trzy, cztery. Finanse i kariera. W tej chwili kwestie finansowe wpływają na twoje życie uczuciowe. O, proszę bardzo. Jeszcze sobie zmienimy latarenkę. Finanse i kariera. Miłość i pieniądze były ze sobą związane od niepamiętnych czasów i ta karta jest uosobieniem tej ciągłej korelacji. Romantyczne anioły pragną uwolnić Cię od presji związanej z finansami bądź karierą zawodową, byś mógł w większym stopniu cieszyć się każdym aspektem życia, włączając w to sferę miłosną. Podczas gdy będziesz pracować nad źródłem satysfakcji, która otworzy twoje serce, musisz ją zrównoważyć innymi aspektami związanymi z miłością, takimi jak frywolność i śmiech. Wyciągnąłeś tę kartę, ponieważ możesz otrzymać wiele korzyści wynikających z takiego pozytywnego podejścia do życia. Poproś anioły, by polepszyły ci nastrój, poziom energii, stan finansów i kariery oraz by oddziaływały na każdą kwestię, która jest konieczna do osiągnięcia spokoju. No bardzo fajnie. Kochani, to by było na tyle. Życzę wam wspaniałego maja. Dużo miłości, wytrwałości, słusznych decyzji. Pamiętajcie, jeżeli macie tkwić w toksycznym związku, gdzie nie dźwigacie już tego i czujecie dyskomfort i męczycie się po prostu, bo nie ma porozumienia,
to po prostu podejmijcie tą decyzję, tak? Zazwyczaj taką obopólną i zgodną. A jeżeli widzicie, że warto walczyć, to walczcie, jeżeli jesteście przekonani, że coś jeszcze do tej drugiej osoby czujecie i nie chcecie z niej rezygnować, to jak najbardziej. Dużo miłości, radości, wytrwałości w maju, pięknej pogody na majówce, wszystkiego co najlepsze. Pamiętajcie, to nie jest czytanie dla wszystkich, nie bierzcie tego do siebie, bierzcie tylko to, co rezonuje. A tymczasem bardzo Wam dziękuję, pozdrawiam serdecznie i teraz zapraszam wszystkie samotne wagi. Teraz będzie horoskop dla Was. Dzień dobry, witam serdecznie wszystkie zodiakalne samotne wagi. Zapraszam Was na miłosne czytanie na miesiąc maj. Zobaczymy, co tam ciekawego się u Was pojawi, bądź nie. Pamiętajcie, to czytanie ogólne, więc nie dla wszystkich. Sprawdźcie swój znak ascendentalny, księżycowy i Wenus. Odsłuchajcie odpowiedni filmik, być może tam będą dodatkowe informacje. A tymczasem przechodzimy do czytania. Karty potasowane już przekładamy. I patrzymy, co tam u naszych wag samotnych. Pierwsza karta, Wasza przeszłość, czyli źródło problemu, dlaczego jesteście w stanie wolnym. Co spowodowało taką sytuację? Pierwsza karta. Trzy miecze, czyli jakieś zranienie, jakaś strata. Być może rozczarowanie jakąś osobą bądź związkiem. Teraźniejszość, czyli jak się miewa teraz obecna sytuacja u Was. Paść denarów. Pracujecie nad sobą. Albo zajęci jesteście nauką, pracą. Trzecia karta. Przyszłość. Co się wydarzy w najbliższej przyszłości? Sześć denarów. Czwarta karta. Co Wy na ten temat myślicie? Jakie jest Wasze podejście do całej tej sytuacji? Paś mieczy. Co karty radzą? Jak sobie tutaj spełnić swoje oczekiwania? Magical. Mag. Ok. I teraz tak, przeszkody. Czy są jakieś sytuacje bądź osoby, które po prostu powodują, że Wam się coś tam nie udaje? Rzucają Wam tak zwane kłody pod nogi. Cztery miecze. Być może jest to choroba, albo musicie się... No zaraz powiem, co musicie. I koniec miesiąca. 9 denarów. W tle czytania 5 buła. Okay. Kochani, widać. Dlaczego jesteście sami? Myślę, że jesteście po jakiejś stracie, bądź jakiejś porażce miłosnej, rozstaniu. Ktoś Was bardzo zranił w przeszłości i nadal czujecie ból tych ran, tak? Wasze serce jest unieruchomione, zranione. Ktoś Was dotknął, źle potraktował, zranił. No, zawiedliście się na tej osobie. I teraz ta rana jeszcze krwawi. Te miecze w tym sercu tkwią i to serce nie może znowu pompować tej energii, tych emocji, tej miłości, tak? Bo one są unieruchomione przez te właśnie złe wspomnienia, te krzywdy, które ktoś Wam tak okropnie wyrządził, tak nieładnie Was potraktował po prostu. I to w Was jeszcze siedzi, więc trzeba coś zrobić, żeby te miecze usunąć, żeby serce się zagoiło i znowu zaczęło bić, znowu zaczęło czuć, emanować energią miłości, dawać miłość, przyjmować, tak? Więc musimy się pozbyć tutaj tych trzech lokatorów. Dobrze. Obecna sytuacja. Paść denarów. Skupiacie się na pracy, na nowych jakichś zajęciach, być może na nauce, studiowaniu, jakieś kursy. Skupiacie się na materii, na domu. Co jeszcze? Pracujecie nad sobą. I tak naprawdę możecie liczyć tylko na siebie, tak? Więc to jest takie skupienie się na swoich takich przydomowych sprawach. Na razie nie myślicie o jakiejś nowej miłości, o nowym partnerze, ponieważ jeszcze dotkliwie bolą rany
po rozstaniu lub jakiejś niefajnej historii w poprzednim związku. Aktualna sytuacja. Mamy kartę 6 denarów. A nie, przyszłość, przepraszam, aktualna to teraz była. Przyszłość, tam dziecko sąsiadki zaczęło płakać i mnie zdekoncentrowało. 6 denarów. Zobaczcie, musicie prosić, albo was ktoś prosi, tak? I okazujecie łaskę. To jest takie troszeczkę staranie się, proszenie o pomoc, bycie w potrzebie, proszenie o jałmużnę, o wsparcie, o takie zauważenie naszej osoby, tak? Prosimy o pomoc, prosimy o... No co jest? O jałmużnę, o to, żeby ktoś wyrównał w nas te emocje, tak? Więc ewidentnie jesteście tutaj w potrzebie i myślę, że pojawi się ktoś, kto wam tutaj pomoże, kto się z wami podzieli, tak? Kto zrównoważy te wasze zranione emocje, te wasze uczucia. Więc bardzo fajnie, może jakiś uzdrowiciel się tutaj pojawi. Co wy na ten temat myślicie? Wy jesteście w ukryciu, obserwujecie, analizujecie, zbieracie informacje, ale nie wychylacie się, tak? Gdzieś tam po kryjomu dyskretnie obserwujecie całą sytuację, co to dalej się z tego rozwiąże. To może być też karta mówiąca właśnie o tym, że wy się zajmujecie tutaj jakąś nauką, jakimiś sprawami związanymi właśnie czy z pracą, czy z jakimiś kursami, warsztatami, studiowaniem, podnoszeniem kwalifikacji, ale to może być też informacja, że właśnie dyskretnie obserwujecie te wszystkie wydarzenia, chcecie uniknąć plotek, jakichś dziwnych sytuacji, żeby nikt was tam w jakieś pomówienia nie wciągnął, tak? Więc na bezpieczną odległość zbieracie informacje, przyjmujecie wiadomości, tak? Jakieś nowe, oczekujecie być może jakichś nowych zmian, nowych wiadomości, wypatrujecie tego nowego, co ma przyjść, tak? Co karty radzą? Karty mówią, że jesteście bardzo mądrymi osobami, lubicie się uczyć, macie do tego warunki, macie do tego talent, macie niezwykle silną wolę, i tak naprawdę niczego wam nie brakuje do tego, żeby sobie wykreować swój świat i stworzyć to, czego chcecie. Mak to jest karta mówiąca o nowym jakimś początku, nowym etapie w waszym życiu i o takiej sile przebicia, tak? Wy macie siłę realizować te swoje ukryte pragnienia. Niezwykła silna wola, asertywność też, ale pewność siebie i koncentracja taka, więc być może tutaj przejmiecie kontrolę nad swoim życiem, bo macie do tego niezwykły talent. Albo po prostu karta też mówi o tym, żebyście poszli na razie w naukę, oddali się swoim pasjom, studiowali, eksperymentowali, pobierali nauki, rozwijali swój talent i umiejętności. Tak, więc tutaj dopasujecie tutaj, kochani, do swojej sytuacji, co komu potrzeba. Przeszkody. No przeszkody właśnie w realizacji są takie, że musicie uleczyć swoje serce. To jest karta rehabilitacji, rekonwalescencji, pobytu w szpitalu, leczenia się, siedzimy w domu, unikamy towarzystwa, jesteśmy troszeczkę aspołeczni, gdzieś tam schowani, niewidoczni, tak, i odpoczywamy. Chcemy, żeby wszyscy nam dali święty spokój, musimy zregenerować ciało, zregenerować umysł, nabrać od nowa tych sił witalnych, żeby to nasze ciało, to nasze serce odżyło, czyli rehabilitujemy się, tak? Odpoczywamy po tej trójce. To jest czwórka, to jest następstwo, tak? Czyli po tych ranach, kto nam tu zadał, no musimy się wyleczyć. Musimy po prostu te rany teraz zabliźnić. Musimy się na nowo stworzyć, tak? Więc to jest jedyną przeszkodą, że po prostu jesteście tak zranieni, ktoś was tak poturbował, tak was jakoś, nie wiem, no nieładnie, obrzydliwie potraktował, że wy teraz nawet się boicie z tej swojej norki wyjść, tak? Boicie się komuś zaufać. Jest totalny chłód. Jesteście obojętni na jakiekolwiek tutaj relacje partnerskie, ponieważ no, czujecie jeszcze rany tego, co było kiedyś. No jak się kończy miesiąc? Miesiąc się kończy tak, że dochodzicie do siebie, ale fantastycznie czujecie się w swoim towarzystwie, jesteście sami, ale niczego wam nie brakuje,
Odnaleźliście się w pracy, jesteście szczęśliwi, prowadzicie wygodne życie, jest praca, jest mieszkanie. No. No, wyzumuj. Ajaj, o, jest teraz tutaj. Tak, czyli niczego wam nie brakuje, słoneczko wam prześwieca, odzyskujecie tą energię, tak? Czyli musicie od tego słońca się naładować pozytywnie, już uśmiech widzę na waszej twarzy. Już pomalutku podnosicie się, jesteście sami, ale jesteście szczęśliwi, dochodzicie do jakiejś równowagi, tak? Czyli w kwestii materialnej na pewno jesteście tutaj bardzo, bardzo, że tak powiem, zabezpieczeni i szczęśliwi. Być może te uczucia jeszcze są potrzebne, ale ja widzę tutaj na tej karcie, że wy jesteście na razie zadowoleni z tego, co macie. Tak jakby na razie nikt wam do szczęścia nie był potrzebny. No i w tle czytania jest jakaś albo konkurencja, albo wytrwałość w tym, co robicie. Taka siła, stawianie czoła trudnym sytuacjom, tak? Stawiamy swoje siły przeciwko siłom tego rywala, zmierzamy się z nim, tak? Zobaczcie, to jest takie starcie, taka próba sił, na co nas stać. No i też wytrzymałość taka, wytrwałość, w jakim, to mogą być konflikty, ale raczej ja tutaj nie widzę. Ja widzę takie samo zaparcie i takie wytrwałe dążenie do celu, tak? No, to chcemy pokonać tą trudną sytuację, albo może sami siebie chcecie pokonać, swoje słabości, swoje przeżycia, swoje emocje. Walczycie sami ze sobą w środku, tak? Ale musicie dojść do równowagi. W tle czytania później widzę asa buław, pod spodem jest jeszcze rycerz buław, więc wydaje mi się, że ktoś tu ciekawy się pojawi w waszym życiu, ale jeszcze nie teraz. Myślę, że za miesiąc, dwa dopiero. Najpierw musicie uleczyć swoje serce, musicie doprowadzić się do równowagi psychiczno-fizycznej po tych niemiłych tutaj historiach, po tych trzech mieczach. Dobrze. Dopowiemy sobie kilka kart. Prosimy o wyjaśnienie tej trójki mieczy. Co to was tak zraniło? Kto was tak zranił? Jaka sytuacja? No, ósemka mieczy. Czyli jakaś ciężka, trudna sytuacja. Zaraz dopowiemy jeszcze jedną kartę, bo to mi nic nie mówi. Jesteście zamknięci w sobie, bo ktoś was tutaj nieładnie potraktował. No i dziewiątka mieczy. No Boże, kochany, jakie stresy. Boże, co wy przeżyliście? Jakąś traumę? Naprawdę. Kochane wagi, co tu się działo w przeszłości? No, no miecze, depresja, krzywda, ktoś się może nad wami znęcał, ktoś może was atakował, poniżał. No, no ciężkie karty. Nie chcę teraz dalej nic mówić. Na pewno jesteście psychicznie bardzo zrujnowani. Bardzo. Tutaj widzę, że jest odpoczynek. Nie chcecie nawet wracać myślami do tego. No jakieś nocne koszmary, naprawdę tutaj jakaś tragedia była. Ktoś was tutaj naprawdę poturbował, moi kochani. Dobrze. Paś denarów. Wasze zajęcie. No i zobaczcie, i paś denarów. Czyli widocznie to, co powiedziałam wcześniej, tarot się z tym zgadza, więc nie trzeba tutaj nic dodawać do tego, co wcześniej powiedziałam. Paź mieczy, proszę o wyjaśnienie paja mieczy. Trzy kielichy. Czyli być może rozglądacie się za kimś, obserwujecie na jakichś imprezach, tak? Spotykacie się gdzieś ze znajomymi, ale nie afiszujecie się z tym takim zainteresowaniem, tak? Tylko gdzieś sobie dyskretnie obserwujecie. Tutaj niby na przykład na piwko z kolegą, czy tam z przyjaciółkami na drineczka, czy gdzieś do kina, czy coś. I nie okazujecie tego, ale tam w główce się rozglądacie, już jakieś zbieracie informacje. Sześć denarów. Cztery denary. No karta mówiąca o tym, że zamykacie się troszeczkę na wszelką pomoc i nie chcecie, nie potrzebujecie pomocy od nikogo innego, mimo że wyjdzie tu jakaś propozycja wsparcia waszego. Tak naprawdę możecie liczyć na siebie i wy chcecie liczyć tylko na siebie, więc tutaj będzie odrzucenie jakiejś pomocy. Macie totalną blokadę na przyjmowanie i na oddawanie tutaj emocji, tak? Więc tutaj nic z tego nie będzie, nawet jak się ktoś pojawi, żeby was tam jakoś wesprzeć. Cztery miecze, głupiec.
Czyli nowy początek, nowy etap w waszym życiu. Po tych ciężkich zmaganiach wy się uleczycie, uzdrowicie, dojdziecie do siebie i zaczynacie wszystko od nowa. Nowe życie przed wami. Dziewiątki denarów nie będę tłumaczyć. Karta maga. Trzy buławy, czyli być może jakaś podróż, być może wyjazd, być może nowa jakaś przygoda, dobre widoki jednym słowem na przyszłość, tak? Czyli jest szansa, że po prostu zaczniecie nowe, lepsze życie, i, bo już wybraliście, podejmiecie jakieś kroki, tak? Więc tutaj karta rada, żebyście wyruszyli za tym, co nowe, żebyście troszeczkę zaryzykowali, zaplanowali swoją przyszłość, tak? Żebyście gdzieś tam we dwójkę mogli sobie podążać tą wspólną ścieżką życia. To by było na tyle, kochani. Zobaczymy jeszcze aniołki, co chcą powiedzieć. Dziewiąta karta z góry. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, osiem, dziewięć. Karta namiętności. Pozwól swojemu sercu i duszy śpiewać radosną pieśń. No tak, wy na pewno pozwolicie, tylko najpierw musicie się uleczyć. Musicie się uleczyć i zapomnieć stare jakieś niemiłe historie. Już czytamy. Ojejku. Twoje modlitwy o wielką miłość zostały wysłuchane, a ta karta stanowi na nie odpowiedź. Wszystko rozpocznie się od ciebie. Masz moc niezbędną do obudzania namiętności. Masz moc, bo jesteś magiem w twoim życiu. W rzeczywistości nikt poza tobą nie może jej wnieść. Ta karta prowadzi cię do czynności, z których będziesz czerpać prawdziwą radość. Może to być hobby albo jakaś specyficzna aktywność. Wszystko, co wypełni twoje serce radością, pomoże pasji i namiętności w tobie wzrastać i objawiać się w twoim życiu uczuciowym. Romantyczne anioły twierdzą, że posiadanie pasji leży u podstaw powstawania namiętności w życiu uczuciowym. Oznacza to radowanie się w pełni daną chwilą. Jak tylko pozwolisz sobie na te momenty pełne radości, zainspirujesz swojego partnera do przyłączenia się. Jeśli jesteś singlem, możesz pełniej zatracić się w swoich ulubionych zajęciach bądź hobby. No właśnie, i wy się skupiacie na swoich zajęciach, hobby, pracy, nauce, nie wiem, kursach jakichś, tak? Wy się oddajecie temu. A kto wie, co będzie dalej? Takie działania mogą stworzyć okoliczności, w których poznasz wspaniałego partnera podzielającego twoje zainteresowania. No i bardzo, bardzo się cieszę, kochani. Bo jest szansa, na pewno w tym miesiącu może nie poznacie kogoś nowego, ale przez maj dojdziecie do jakiejś równowagi i pod koniec maja już myślę, że postanowicie, żeby jednak zacząć nowy etap w swoim życiu. Przejdziecie tak zwaną żałobę po jakichś starych tutaj relacjach, które bardzo was skrzywdziły, naprawdę. 9 mieczy, trójka mieczy i 8 mieczy. Bardzo was ktoś po prostu męczył psychicznie, znęcał się wręcz nad wami i no naprawdę wcale się nie dziwię, że teraz boicie się zaufać i boicie się wejść w to nowe, ale zaryzykujecie, zaryzykujecie, bo wiecie, że możecie polegać tylko na sobie, tak? Moje kochane wagi, to by było na tyle. Pamiętajcie, to jest czytanie ogólne, więc zrozumiałe, że nie będzie pasowało do wszystkich. Odsłuchajcie sobie filmik ze swoim znakiem ascendentalnym, księżycowym bądź Wenus. I cóż, widzimy się w kolejnych czytaniach, a tymczasem życzę wam wspaniałego, słonecznego maja, dużo radości, dużo optymizmu, wytrwałości i nadziei na lepsze jutro. Pozdrawiam was bardzo serdecznie, zapraszam na kolejne czytania i do usłyszenia.